dotychczasowe produkty one wspierały, ale na jakby w sposób wspierania długiem. Czyli generalnie były to wkładane pieniądze w przedsiębiorstwa, w startupy, głównie jeśli chodzi o ten obszar funduszy pożyczkowych, w formie długu. Czyli my pożyczamy Wam pieniądze na bardzo fajnych warunkach, tak, preferencyjnych, przy łagodnej polityce jakby ryzyka kredytowego w tym momencie, no bo w startupie nie można takiej polityki ostrej stosować. No, pożyczamy te pieniądze, ale za jakiś czas te pieniądze musicie nam oddać, tak? I musicie tak pracować, żeby te pieniądze nam zwrócić. Natomiast w naszym przypadku my nie pożyczamy tych pieniędzy, my wykupujemy część udziałów w spółce, czyli część udziałów w startupie my wykupujemy, tak? Pieniądze trafiają do spółki, są wykorzystywane w ten sam sposób, natomiast jedna rzecz, która jakby spada z głowy beneficjenta, to jest martwienie się o to, że ja te pieniądze muszę oddać. Beneficjent się w tym momencie o to nie martwi. On musi pracować nad swoim projektem, nie martwi się o to, żeby te pieniądze oddawać. To zmartwienie jest po naszej stronie, czyli my jako fundusz musimy tak tą inwestycję sprzedać i pierwsze, tak, musimy zainwestować w taki projekt, który się później fajnie sprzeda. Wszyscy inwestorzy funduszu zarobią, natomiast to zmartwienie oddania pieniędzy do wszystkich inwestorów, w tym też do Jeremiego, jest po naszej stronie, a nie po stronie beneficjenta i nie po stronie pomysłodawcy. Trzymamy się tego, że inwestujemy maksymalnie na 5 lat. Naszym docelowym targetem jest inwestowanie na 3 lata, czyli jeżeli inwestujemy w spółkę, która w ciągu 3 lat pokazuje nam potencjał i rzeczywiście fajnie w ciągu tych 3 lat się rozwija, to nie czekamy dłużej, tylko staramy się już znaleźć moment wyjścia, żeby te pieniądze jak najszybciej z dużym zyskiem zwrócić wszystkim uczestnikom funduszu. To nie są duże kwoty, które my inwestujemy, bo inwestujemy na tym poziomie fazy takiej zalążkowej, startupowej, wczesnej fazy rozwoju, to jest między 300 tysięcy złotych do 1,5 miliona złotych. Rynek e-commerce'owy, internetowy cały czas jest w fazie wzrostu, więc my naturalnie bardzo mocno ten rynek penetrujemy, wspieraliśmy go przez wiele lat i cały czas wyszukujemy tam okazji. Natomiast nie fokusujemy się, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym rynku. Widzimy drugą niszę, która się utworzyła na rynku, która do tej pory nie była wykorzystana i to jest rynek otoczenia przemysłu produkcji, czyli takich pomniejszych firm, które budują się koło dużych ośrodków, większych lub mniejszych ośrodków przemysłowych, które mają bardzo fajne pomysły, mają bardzo dużo innowacyjnych technologii, natomiast do tej pory były pominięte w innych finansowaniach. Nie mają pieniędzy, żeby te technologie wdrożyć. To jest jakby nasz kierunek, w którym chcemy iść i szukać tam fajnych okazji inwestycyjnych i wspomagać ten kierunek i te branże. Kolejna rzecz, którą bierzemy pod uwagę, to jest szeroko rozumiany rynek teraz biotechnologii, w tym healthcare. To też nie chcemy iść w farmaceutyki, tak? To nie jest nasza skala, nie jest nasz biznes, natomiast jest bardzo dużo firm, które działają na rynku healthcare i biotechnologii, które też były pomijane do tej pory, a naprawdę mają bardzo fajne patenty. No i to cały czas, co funkcjonuje, czyli energetyka odnawialna, ale nie tylko odnawialna. To od razu zastrzegam, że nie będziemy inwestowali w wiatraki. Szukamy jakby bardziej rozwiązań, które są dla branży energetycznej potrzebne. I czy to w zakresie energetyki odnawialnej, czy konwencjonalnej. Wszyscy się boją, że utracą kontrolę. Zapewniamy im w umowach inwestycyjnych takie zapisy, które im jasno precyzują, zresztą bardzo często przychodzą ze swoimi prawnikami i tak, żeby wszystkie strony były zadowolone i pewne, że my nie przejmiemy ich na własność, że my nie wysuniemy ich z biznesu, nie wystawimy ich na samym końcu, wychodząc, sprzedając swój pakiet komukolwiek. Ci ludzie to wszystko mają jasno zapisane w umowie inwestycyjnej. Natomiast to jest jakiś proces. Po pierwsze muszą wiedzieć o tym, że jest coś takiego jak umowa inwestycyjna i można sobie zastrzec pewne rzeczy. To jest taki proces edukacyjny. Później trzeba porozmawiać i tych ludzi przekonać do takiej inwestycji, aż w końcu się przekonają, że tu nie ma tego ryzyka, że ich wystawimy i zabierzemy im firmę.